Hej wszystkim, Hexagon strony. W dzisiejszym odcinku przedstawiam całą historię kultystów z Wyspy Chena. Zapraszam. Kultyści byli grupą przestępczą, której liderem był Mistrz Chen. Kultyści czcili plemię anakondowców. Głównym celem kultystów było zamienić się w wężonów i zniszczyć nowe miasto Ninjago. W tym celu Mistrz Chen zorganizował turniej żywiołów, na którego zaprosił wszystkich mistrzów żywiołów i po kolei każdemu z nich zabierał moce. Potem jak pokonał Lloyda, przed rytuałem odebrał mu moc. Lecz podczas wypowiadania zaklęcia Skylar go zdradziła i Kai zniszczył laskę żywiołów. Później wykorzystali jej moce i przemienili się w anakondowców, a następnie polecieli do Ninjago. Następnego dnia Chop i Kapaus orientowali się, że wczoraj nie do końca przeczytali zaklęcie i że do kończenia rytuału potrzebna jest esencja prawdziwego wężona. Zaczęli szukać prawdziwego wężona i znaleźli. Był to Pythor. Poszli do Kryptarium i tam spotkali ninja. Szybko znaleźli Pythora i wzięli go ze sobą do kryjówki. Tam zmusili go do tego, żeby dał im trochę swojego potu. Później wszyscy maczali się w esencji. Tego samego dnia zaatakowali wioskę Jamanakai i zdobyli cały wschód. Następnie ruszyli na zachód. A w Wąwozie Wielkich spotkali mistrzów żywiołów i ninja oraz mieszkańców Ninjago, którzy chcieli chronić krainę, więc walczyli z nimi. Kultyści ciągle mieli przewagę, lecz Garmadon wygnał się do przeklętej krainy i uwolnił generałów anakondowców. Oni przeklęli kultystów i zakończyli bitwę. Więc to jest cała historia kultystów. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trochę krótki odcinek, ale no tyle tylko wiemy tak naprawdę z całej ich historii. Ja się już z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!